Już dzisiaj wraca najlepsza liga świata, czyli Ekstraklasa. Tak jest w końcu. I z tej okazji mamy dla Was wyjątkową promocję. Co ja będę gadać? Sami zobaczcie. Jeśli klikniecie w link w opisie, zarejestrujecie się i postawicie kupon, który zawiera minimum 3 zdarzenia z pierwszej kolejki Ekstraklasy, to zgarniecie mega freebet. Gracie za 10 zł? Dostajecie 100 zł freebetu. Gracie za 30? Wpada Wam aż 300 zł darmowego doładowania. A najlepsze jest to, że nie ma znaczenia, czy kupon wejdzie. Jeszcze tylko przypominam, że promocja jest przeznaczona dla nowych graczy. No dobra, a teraz przechodzimy do tematu filmu dzisiejszego, a mianowicie najdziwniejsze transfery polskich piłkarzy w letnim okienku transferowym 2023. Bo w ostatnich tygodniach mieliśmy sporo takich egzotycznych, dziwnych transferów polskich piłkarzy. Ja nie mam na myśli mainstreamowe transfery, jak chociażby przejście Krzysztofa Piątka do Başakşehir'u. Nie, to będzie film o trochę mniej mainstreamowych transferach. Ale uwierzcie mi, będzie ciekawie i zrobimy taką sporą podróż po całym świecie. No to co, jesteście gotowi? No to lecimy. Dawać, jazda z tematem. Zacznijmy od bohatera Szczecina, Michała Kucharczyka. To znaczy, dobra, z tym bohaterem to grubo przesadziłem, bo Kuchy w Gigancie z zachodniopomorskiego nie urwał. No taki mocno średni był ten jego pobyt w Pogoni. 79 meczów, 12 goli i 7 asyst. Ale zostawmy już piękny Szczecin, bo Kuchego Kinga już tam nie ma. Skrzydłowy ruszył na podbój dalekiego Uzbekistanu. Nowy klub byłego piłkarza, m.in. Legii, nazywa się Pachtakor. To nie jest jakiś tam przypadkowy klubik. To 15-krotny mistrz Uzbekistanu, 13-krotny zdobywca Pucharu Uzbekistanu. Dwukrotnie Pachtakor zdobył też Super Puchar Uzbekistanu. To jest naprawdę uznana marka na tamtejszym rynku piłkarskim. Do tego Kucharczyk pozna smak azjatyckiej Ligi Mistrzów, a to też jest na pewno jakiś plus. Tej europejskiej przecież poznał. Do tego Kuchy będzie miał raźniej, bo w barwach Pachtakora jest też drugi Polak, Przemysław Banaszak. To były napastnik Widzewa czy Górnika Łęczna. Czyli mamy dwóch naszych w barwach wielkiego klubu z Uzbekistanu. Zresztą Kuchy już zdążył w sparingu zapakować gola i zaliczyć asystę, a Pachtakor wygrał 2-1, więc może wykręci tam niezłe liczby. Zobaczymy. Inny, totalnie egzotyczny kierunek wybrał spadkowicz z Lechią, Maciej Gajos. 32-letni pomocnik podpisał kontrakt w dalekiej Indonezji. Nowym klubem Polaka została Persija Jakarta. I co ciekawe, spotka tu piłkarzy z przeszłością w Polsce. Witana Sulejmana, Indonezyjczyka, który był związany kontraktem właśnie z Lechią Gdańsk, ale nigdy w niej nawet nie zadebiutował. No i jest też 35-letni napastnik z Chorwacji, Marko Simić, który kiedyś próbował swoich sił w GKS-ie Bełchatów. Nie wyszło, bo w 5 meczach nie zdobył nawet gola. W Persji ma dużo lepsze statystyki. W 113 spotkaniach natłukł 75 bramek. A tą całą watachę trenuje były szkoleniowiec Borussii Dortmund, Thomas Doll. Gajos powinien mieć pewne miejsce w składzie drużyny Niemca. Zresztą z marszu zdołał już zadebiutować w wygranym 4-1 meczu ligowym z Bajang Karą. Polak rozegrał 45 minut. No to jak już jesteśmy w dalekiej Azji, to skaczemy do Japonii. Do kraju kwitnącej wiśni powrócił bowiem Jakub Świerczok. To jest napastnik, który potrafi strzelać gole, albo przynajmniej potrafił. Zjazd, jaki odbywa się w jego karierze, jest naprawdę niesamowity. Przecież Świerczok był na Euro 2020 z reprezentacją Polski. Pamiętacie? Zaliczył kilka minut w meczu ze Szwecją. Od tamtej pory zdążył być zdyskwalifikowany, odwołać się i wrócić do gry, zaliczyć bardzo nieudany pobyt w Zagłębiu Lubin i teraz znowu podpisać kontrakt z drużyną z Japonii. Omiya Ardija, do której trafił Polak, to ostatnia drużyna drugiej ligi japońskiej. I to brzmi szokująco, bo jak się nie uda, to Świerczok może zlecieć do trzeciej ligi. A aż 9 punktów brakuje do miejsca gwarantującego utrzymanie. To naprawdę sporo. Ale może właśnie bramki snajpera urodzonego w Tychach zapewnią sukces na koniec sezonu. Tego Świerczokowi szczerze życzę. Dobra, to teraz robimy hop i wracamy do Europy, bo tutaj też nie brakowało dziwnych transferów polskich piłkarzy. Na przykład bramkarz Korony Marcel Zapytowski. Poszedł na wypożyczenie do maltańskiej Birkirkary i już zdążył zabłysnąć wypowiedzią dla Przeglądu Sportowego, twierdząc, że topowe drużyny z Malty na spokojnie wygrałyby z tymi topowymi z Polski. I że tutaj, na Malcie, są piłkarze z takimi umiejętnościami, jakich Zapytowski w Ekstraklasie to nie widział. I na Malcie żyją też dinozaury i traktuje się je jak zwierzęta domowe. Panie Zapytowski, takie jaja
to nie znamy. W każdym razie bramkarz już zadebiutował w meczu z Mariborem w kwalifikacjach do Ligi Konferencji i wyszło nieźle, bo Maltańczycy wywieźli ze Słowenii cenny remis 1-1. Natomiast obrońca Termaliki Bartłomiej Kukułowicz wybrał Irlandię i Bohemian FC. Tam już jest niezła polska kolonia, bo oprócz Kukułowicza są jeszcze Konrad Nowak i Kacper Radkowski. Do tego jest też znany z występów w Jagiellonii Chris Twardek. A teraz przenosimy się do drugiej ligi holenderskiej, bo tu też zrobiło się bardzo polsko. Do FC Den Bosch prowadzonego przez Tomasza Kaczmarka trafił Kacper Kostosz, który ostatnio występował na wypożyczeniu w Koronie Kielce. Teraz Pogoń wysłała go na zdobywanie doświadczenia na holenderskich boiskach. Jestem ciekaw, czy tam sobie poradzi, bo przecież swego czasu Kostosz uchodził za chłopaka ze sporym talentem. W Legii nie pykło, w Szczecinie też nie, w Kielcach tylko 2 gole w 12 meczach. Nie tak to miało wyglądać. W holenderskim drugoligowcu spotka m.in. Gediona Zelalema. Pamiętacie gościa? Niespełniony talent, który ma w CV 4 mecze w Arsenalu. To teraz pokopię sobie z Kostorzem. Do drugiej ligi w Holandii, w której swego czasu ładował sporo bramek, powrócił Piotr Parzyszek. Ostatni okres w karierze napastnika jest kompletnie nieudany, czego przypieczętowaniem był fatalny pobyt w Leganes. W Hiszpanii Parzyszek rozegrał tylko 10 meczów i nie zdobył nawet jednego gola. Teraz czas się odbudować. FC Emmen to jego nowy klub. Tak jak wspomniałem, holenderskie drugoligowe boiska zawsze Parzyszkowi służyły, więc i teraz może przypomni sobie, jak seryjnie zdobywa się bramki. Może walka z Kostorzem o koronę króla strzelców? Nie, dobra, bo to brzmi tak absurdalnie jak teksty Zapytowskiego o maltańskich klubach. I to, moi drodzy, były według mnie, według Lipińskiego, najdziwniejsze transfery polskich piłkarzy w tym letnim okienku transferowym. Oczywiście to okienko jeszcze się nie zamyka, więc kto wie, co nas czeka. Jeżeli jakiś polski piłkarz postanowi powędrować gdzieś daleko, daleko, albo zrobi jakiś zaskakujący, nagły ruch transferowy, którego nikt się nie spodziewał, to bądźcie pewni, że ja was o tym poinformuję na tym kanale. A jeżeli już o czymś informuję, to informuję, że ten kanał, kanał NGNW, przebił 48 tysięcy subskrypcji, za co dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam tych, którzy postanowili zostawić u nas suba. Tak, cały czas macham, już przestaję. Dzięki wam za to, dziękuję za wszystkie łapki w górę. No i co? I bądźcie na bieżąco z tym, co dla was tworzymy na tym kanale. Na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz. Do zobaczyska już wkrótce.